stawiamy tutaj chyba, tak? I tam się przepraszam. A nawet to prowadzi jakieś mniejsze. Jeszcze bardziej no tak. W razie czego nie, no bo trzeba tylko zobaczyć. Witam Państwa bardzo serdecznie na trakcie biskupim w Bałdach. Ponad 300 lat temu mieszkańcy Warmii witali nowo mianowanego biskupa warmińskiego, którym był Krzysztof Jan Szembek. Dzisiaj jest z nami ksiądz profesor Andrzej Kopiczko, który przybliży nam tą postać, ale bardzo się cieszę, że jest z nami dzisiaj i dziękuję za wszystkie lata, bo od 2006 roku, jak jest otwarty trakt biskupi, zawsze profesor nas wspiera i mam nadzieję, że będzie wspierał nadal, a dzisiaj przybliży nam postać biskupa warmińskiego Krzysztofa Szembeka. Bardzo proszę, panie profesorze. Dziękuję bardzo za powitanie. Szanowni Państwo, według godności i pragnionych funkcji, nie będę już tutaj wszystkie wymieniać imienia, dzisiaj wspominamy, upamiętniamy biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka, który urodził się 16 maja 1680 roku w majątku Słupów. To jest około 50 kilometrów na północ od Krakowa. Pochodził z rodziny znanej, zasłużonej, tylko w polskim słowniku biograficznym odnotowano kilkanaście osób o tym nazwisku. Brat Stanisław był prymasem Polski, a niedługo po nim inny krewny objął także ten urząd. W warmińskiej kapitule katedralnej aż czterech Szembeków otrzymało kanonię. Nic więc dziwnego, że nasz bohater szybko wspinał się w hierarchii świeckiej i kościelnej. Ukończył dobre szkoły, uniwersytety w Krakowie, Ołomuńcu, Ingolstadt i w Padwie. Znał doskonale języki polski, niemiecki, francuski, włoski i łaciński. Uzyskał doktorat z prawa, co potem ułatwiło mu zarządzanie diecezjami. W 1706 roku przyjął święcenia kapłańskie. Ale zanim rozpoczął karierę kościelną, w 1700 roku został sekretarzem króla Augusta II. I to temu władcy będzie zawdzięczał najwięcej. Jak było też w zwyczaju, zaczął gromadzić kanonie krakowską, sandomierską, łęczycką, potem także fromborską, ale tylko po to, by móc być wybranym na biskupa warmińskiego. Wcześniej jednak, już w 1712 roku, został biskupem diecezji chełmskiej. Dzisiaj Chełm leży około 30 km od granicy z Ukrainą, ale na początku XIII wieku mapa Rzeczypospolitej wyglądała zupełnie inaczej. Diecezja ta nie była wielka, ale często z niej biskupi rozpoczynali marsz ku znacznie zamożniejszym. Ale z tym biskupstwem było także związane kanclerstwo w Akademii Zamojskiej i też inny, niezwykle ważny awans. Został senatorem, czyli jednym z najbliższych doradców króla, członkiem Izby Wyższej. Nie zaniedbywał jednak obowiązków duszpasterskich. Tam wypracował styl zarządzania diecezją, który powtórzy, gdy przejdzie w roku 1719 do diecezji przemyskiej, a później na Warmię. Zawsze to były wizytacje wszystkich parafii,
potem zwoływał synod diecezjalny, brał także o księgi liturgiczne i katechetyczne. Był wielkim czcicielem Najświętszego Sakramentu i Matki Boskiej. I to jemu przypadł zaszczyt koronacji obrazu Madonny Jasnogórskiej we wrześniu 1717 roku. Potem ten obraz rozsławił także na Warmii. Gdy w 1719 roku przeszedł do diecezji przemyskiej, postępował bardzo podobnie, ale tu rządził krótko. Po 3 latach król August II widział go już jako biskupa warmińskiego, po odejściu biskupa potockiego na prymasostwo. Ale tutaj sytuacja się skomplikowała. Warmia miała swoje przywileje, miała swoje prawa. Nie był członkiem kapituły frombolskiej, a to był warunek pierwszy, by mógł być wybrany na biskupa Warmii. Nie był też indygeną pruskim, czyli nie urodził się w granicach ówczesnych ziem pruskich. Pierwszą przeszkodę szybko pokonał i to dzięki życzliwości jednego z kanoników, który ustąpił mu miejsca. Indygenat otrzymał trochę później i to z wieloma trudnościami. W lutym 1724 roku na biskupa warmińskiego wybrała go kapituła, a nominacja papieska przyszła jesienią tego roku. Teraz już mógł objąć nową diecezję. Powitanie odbyło się na granicy, czyli tutaj w tym miejscu, gdzie stoimy. I ono odbyło się w przeddzień święta patrona diecezji, świętego Andrzeja Apostoła, czyli 29 listopada. Nie wiemy, jaka była pogoda, na pewno nie tak słonecznie jak dzisiaj, ale znamy godzinę, o której to się odbyło, bo około 15. Witało go, jak było w zwyczaju, 2 kanoników, Michał Łaszewski i Ignacy Czarliński. Byli też przedstawiciele miejscowej szlachty, urzędników, a nawet wojsko, kapitulne w niebieskich, a biskupie w czerwonych uniformach. Były też 3 salwy armatnie, modlitwa, śpiew Tadeum w kościele w Butrynach. Przenocował na plebanii, następnego dnia wziął udział we mszy świętej, potem zjadł obiad, wyjechał do Barczewa, gdzie spędził kilka dni i stamtąd przez Jeziorany udał się do Lidzbarka. Pierwsze dni na zamku minęły szybko. Kierowanie diecezją nie było mu obce. 19 maja następnego roku odbył ingres do katedry frombolskiej, a udał się tam nie z Lidzbarka, tylko ze Smolajn. Przy tej okazji zapoznał się ze stanem katedry. Kilka dni później, 1 czerwca, rozpoczął wizytację diecezji od kościoła parafialnego we Fromborgu. Potem udał się do Braniewa, do kolejnych miast, łącznie z Elblądiem i Królewcem. Do Królewca udał się w czerwcu 1727 roku, i tam przemawiał w języku niemieckim, który bardzo dobrze znał. I to bardzo ucieszyło tamtejszych wiernych, bo podobno od 200 lat żaden z biskupów warmińskich nie mówił do nich w tym języku. Wcześniej, bo w lipcu 1726 roku, po wizytacji kościołów na historycznej Warmii, przeprowadził w Lidzbarku synod diecezjalny. Zaprosił do obrad kapitułę katedralną, innych uczonych, doświadczonych w duszpasterstwie kapłanów, ale był też jego kuzyn, Franciszek Szembek, biskup pomocniczy z Przemyśla. Był też Józef Szembek, kolejny kuzyn zasiadający w kapitule frombolskiej. Ale odgrywali także dużą rolę bliscy współpracownicy naszego biskupa, ksiądz Franciszek Herr, ksiądz Franciszek Simonis, ten drugi, trochę o niespokojnej duszy, ale gorliwy, ofiarny i budowniczy kościoła w Krośnie, tego pięknego sanktuarium. Ten synod był o tyle ważny, te postanowienia były na tyle decydujące, że przetrwały aż 200 lat. Biskup Szembek troszył się też o kościoły. Nowe obiekty zbudowano wówczas w miejscach Piżymkowych, Błotowie, sanktuaria Świętego Krzyża w Falencinie, Braniewie, ale też świątynie, które konsekrował biskupcu, Chruścielu, Lamkowi, Osetniku, Ramsowie, kolegium jezuitów w Reszlu, dbał o zamki w Lidzbarku Warmińskim, w Ornecie,
zmodernizował dom biskupi we Fromborgu, obecnie miejsce wystawowe Muzeum Mikołaja Kopernika. Trzeba pamiętać, że był to ciągle czas po wojnie północnej, której Warmia doświadczyła ogromnych strat. Trzeba było ją odbudować gospodarczo, w wymiarze duszpasterskim, kulturalnym. Potrzebne były nowe świątynie, wyposażenie. Fundował więc ołtarze, utensylia. Do katedry fromborskiej zaraz po ingresie przekazał cenny baldachim, uszyty ze złotej mory. Potem złotą figurę świętego Floriana, którego był wielkim czcicielem. To była figura na wzór figury świętego Andrzeja, którą mamy do dzisiaj, ta świętego Floriana zaginęła. Ale też relikwiarze, krzyże, kielichy z wytwornego materiału, szaty liturgiczne. Katedra we Fromborgu zawdzięcza mu jeszcze kaplicę pod wezwaniem Zbawiciela, barokowa przy gotyckiej katedrze, ale piękna z kopułą, ołtarzem, w którym umieścił obraz przedstawiający Zbawiciela z kilkoma świętymi, także Andrzejem i Krzysztofem, czyli swoimi patronami. Ścianę ołtarzową pokryto relikwiami w srebrnych szkatułkach. W 1733 roku wydał nowy rytuał, w którym uwzględniono lokalne tradycje, a także oprócz łaciny języki polski i niemiecki liczne katechezy. To dzieło nowatorskie z licznymi komentarzami i modlitwami. Ale dbał także o szkoły parafialne. Chciał przekształcić Akademię Braniewską w uniwersytet, uregulował wynagrodzenie pracowników, założył dwa banki pobożne, które udzielały kredytu za symboliczne odsetki. W Olsztynie wystawił więzienie. Takie instytucje są też potrzebne. Biskup Przembek podejmował działania na rzecz ojczyzny jako senator, delegat króla do uregulowania spraw spornych w Królandii, uczestnik, organizator sejmików województw pruskich, zaufany króla Augusta II i Augusta III, określany więc jako stronnik Sasów. W archiwum naszym mamy bardzo bogatą jego spuściznę, korespondencję, dokumenty urzędowe, pergaminowe dyplomy z pięknymi pieczęciami. Jego herb można spotkać w katedrze fromborskiej, na zamku litzbarskim, ale też piękny w stoczku klasztornym. Przedstawiony w tarczy złoty pas, na którym leżą trzy czerwone róże, u góry w pęknym polu biegnąca koza w kolorze złotym, a u dołu taka sama w kolorze czwartym. Był to tak zwany herb własny, rodowy, przypisany tylko jednej rodzinie. Biskup Przembek dopełnił żywota na zamku w Litzbarku 16 marca 1740 roku, czyli dwa miesiące przed swoimi 60 urodzinami. Był już wtedy człowiekiem schorowanym, może też wyczerpanym wewnętrznie z powodu konfliktu w ukochanej ojczyźnie. Pochowano go we Fromborgu, w kaplicy, którą sam zbudował. Niedługo potem, obok miejsca spoczynku, otrzymał dostojny nagrobek. Dokonano tego ze szkodą dla pamięci o Mikołaju Koperniku, ponieważ usunięto jego epitafium i w to miejsce postawiono właśnie nagrobek dla biskupa Szembeka. Astronomowi wynagrodzono to nowym blisko ołtarza prymarii. Nagrobek Szembeka jest duży, dwukondygnacyjny, niestety bardzo zniszczony obecnie, z marmuru dębnickiego. Jest na nim herb biskup, ale też wiele mówiący tekst w języku łacińskim. Jest długi, dlatego nie będziemy go przytaczać, ale wspomniano w nim zasługi, podkreślono cnoty, proszono o trwałą pamięć i modlitwę. I ta pamięć trwa. W zachowanych wizerunkach, herbach, badanych księgach i dokumentach, obchodzonych jubileuszach, pisanych artykułach. Także i ten kamień tutaj w Bałdach jest tym miejscem pamięci, bo właśnie tutaj po raz pierwszy ujrzał Warmię, której służył 16 lat. I może taki wątek osobisty na koniec.
Od poznania tego biskupa rozpoczęła się moja przygoda z historią Warmii. Temu biskupowi poświęciłem swoją pracę magisterską. To było bardzo dawno temu, ale fascynacja Warmią trwa do dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo wyczerpująca i wspaniała historia. A teraz zapraszam Państwa, chyba że jeszcze arcybiskup, tak. Sobie, tak? Jest. Tak. To zapraszam. Jeszcze parę słów. Ja tylko oczywiście słowa podziękowania księdzu profesorowi za przywołanie, przypomnienie jednego z tych 51 biskupów warmińskich i to, co zwykle robimy tutaj na szlaku właśnie w tych dniach, pierwszą sobotę lipca, kiedy przywołujemy historię Warmii w oparciu o postaci, które tę historię w sposób najbardziej dosłowny i najbardziej konkretny tutaj tworzyli przez stulecia. Każda z tych postaci godna jest tego, aby być przywołaną i upamiętnianą. Ja mam też dzisiaj tę okazję, aby podziękować tutaj pani wójt za to, że właśnie gmina Purda, mając pod opieką to miejsce, dba o tę historię i że w tym dniu możemy tu zgromadząc się tę historię przywoływać. To jest po prostu zwyczajnie nasza odpowiedzialność obecnego pokolenia o pamięć tej ziemi i tej tradycji. Więc bardzo serdecznie tutaj dziękuję i życzę, aby to, co nas intryguje, to, co w tej historii nas wciąga, żeby było żywe, to znaczy, żebyśmy umieli między sobą i z tymi, którymi dzielimy się naszymi uwagami, spostrzeżeniami, żebyśmy potrafili się dzielić także i tą historią i ubogacać się nawzajem, bo historia temu służy i daj Boże, żeby temu służyła. Szczególnie, jeśli jest ona tak ciekawa i tak bogata i tak dająca się użyć do tego, by była przykładem. Więc bardzo gorąco za to dziękuję. I pozwólcie, że będąc tutaj przy głosie jako biskup i ten, który na dziś dopina tę historię biskupów warmińskich, że poproszę o wspólną modlitwę w intencji wszystkich tych biskupów warmińskich, których tutaj ten szlak przywołuje. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać. Ja jeszcze tak może tylko przypomnę, że zostało 12 głazów do ufundowania, bo zostało nam jeszcze 12 biskupów warmińskich, którzy nie mają pamiątkowego kamienia. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani, to zapraszamy do kontaktu. A teraz zapraszam, żebyśmy przeszli bliżej sceny i tam przywitam wszystkich gości i rozpoczniemy uroczystość. Zauważyła, nie? Dzień dobry. Dziękuję bardzo. Cały czas w drodze. Gdzie? We wtorek rów. Nie, no chwilę posiedziemy na tym. Aha, no dobrze. No właśnie, no. Możemy od razu. Nie, ale to możemy się od razu na... Co? Oczywiście. No, co tu świeci? Jak wam posłucham. Cały czas trochę paraliżują ten. Ten. Kurza, bo ten cały czas.